ochrony zasobów genetycznych koni w typie sztumskim do pokrywania klaczy sztumskich. Pan Jacek Marciniak mieszka w Budach Bramkowskich w województwie mazowieckim. Ogier Hextyl jest synem ogiera sztumskiego Sylaban. To zasłużony dla hodowli sztumskiej ogier, mający w swym rodowodzie ogiera Skrzat, który swego czasu 2 lata temu otrzymał tytuł czempiona hodowlanego na pokazie w Kętrzynie za największą i najlepszą ilość potomstwa wpisanego do ksiąg spośród wszystkich koni prezentowanych zimnokwistych. Skrzat jest synem Samowara, a tam głębiej w rodowodzie znaleźlibyśmy, proszę Państwa, zimnokwistego reńskiego Belga Elbganga, dzierżawionego kiedyś na naszym terenie ze stada Neustadt, który zasłużył bardzo się w naszej hodowli. Matką ogiera z Hextyl jest klacz Hexta, po ogierze Exen. Exen to syn Ardena szwedzkiego Blixen. Tak jak widzimy, zbudowana ta hodowla polskich koni zimnokwistych w dużej mierze jest na Ardenach, reńskich Belgach, Ardenach oczywiście francuskich i Ardenach szwedzkich. Wymiary tego konia to 164 cm wzrostu, 220 obwód klatki piersiowej i 29 to obwód przedniego nadpęcia. Różnica, proszę Państwa, taka wizualna, może między tym typem ogiera sztokholmskiego a sztumskiego, który my w tej chwili prezentujemy, nie jest aż tak duża, ale typowo generalnie przekłada się na większą kościstość, większą masę i większy wzrost. Tak to wygląda, że konie w typie sztumskim są bardziej masywne od tych sokulskich i te różnice na tych dwóch typach można łatwo, proszę Państwa, wychwycić. Bonitacja tego ogiera to 84 punkty za poszczególne cechy, 14 typ, 4 głowa szyja, 14 chłoda, 8, a więc prawie bardzo dobra, jak nie bardzo dobra noga przednia, 6 trochę gorsza noga tylna, bardzo dobre ósemkowe kopyto, no i ruch. Nie wiem, czy na te 17 punktów on nam tu się tutaj ruszy, ale sądzę, że przy wpisie te walory zademonstrował. W związku z powyższym, panie Jacku, prosimy przeprowadzić ogiera w wstępie, a następnie w kurzu. I proszę, maszerujemy luźno, nie zdzierać mu głowy, popuścić mu wodze. I umówmy się, proszę Państwa, tak, że najpierw będziemy maszerować z koniem w lewą stronę, a później dopiero od siebie go odpychając i wypychając od łopatki w prawo. I tutaj podobna sytuacja jak z poprzednikiem. Ogier niecierpliwiący się, taki, który wyczuwa w okolicy. Już jak widzicie, krew w nim gra, hormony grają. To są ogiery, które są na początku sezonu rozpłodowego. Nie będę mówił, co tutaj mu wisi pod brzuchem, ale każdy widzi. Natomiast, proszę Państwa, to przekłada się również na ruch. On teraz się troszeczkę rozluźnił i zaczął przyzwoicie stępować, a przedtem trochę caplował. I teraz konia nie na tą stronę nawracamy, panie Jacku. Konia zawsze się od siebie odpycha i nawraca, bo w ten sposób łatwo jest konia spleczyć i kłusem. No ale to tak, żeby nam te 17 pokazał. Myślę, że on 17 kilo jakby miał mniej, to by, proszę Państwa, nam się lepiej pokazał. Ale pan Jacek, znany z dobrego utrzymywania konia, widać, owsa mu nie żałował. I ogierowi się nie chce w tej chwili kłusować, bo mu brzuszek przeszkadza. Ale kondycja doskonała, przed sezonem rozpłodowym na pewno taka jak potrzeba. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, prosimy sprowadzić. Przed nami był prezentowany ogier Hextyl zimnokwisty w typie sztumskim. Jeszcze jestem Państwu winien odnośnie potomstwa tego ogiera. Otóż według bazy centralnej komputerowej konie dwie klacze uzyskały po tym ogierze już licencję. Ogier jest 7-letni, więc na pewno jeszcze trochę klaczy z licencją po tym ogierze będzie. 71 sztuk ocenionego potomstwa po tym ogierze w bazie jest odnotowane. Na plac wystawowy